Siemanko, z tej strony Rolec, witam Was w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj sobie zrecenzujemy latareczkę kolejną od True Nighta. Mianowicie wygląda ona w pudełku tak. A jeśli chodzi o jej nazwę, to mamy tutaj True Night T1S. Tak się prezentuje. No i zobaczmy zaraz, co się znajduje w jej zestawie. No więc dobra, tak się prezentuje pudełeczko. Ja Wam pokażę z każdej strony. Już True Night nas przyzwyczaił do typu ich opakowań. Oni w sumie wszystkie latarki, jakie tylko znam, to pakują w takie właśnie opakowania. Zresztą jak oglądacie moje testy latarek, to wiecie. Kurde, coś nie mogę... Nie mogę tej gumki zdjąć. Mocno strasznie ściśnięta. O, dobra, jest, udało się. No i dobra, zobaczmy, co się znajduje w zestawie. Mianowicie jakieś coś z tylu... A, to jest chyba ostrzeżenie. Please screw down the light head and tail cup. Okej, spoko. Także bierzemy. Ej, jaka malutka. Ojeny. Dobra, przejdźmy dalej. Wysypmy wszystko już od razu. I teraz tak, to już pokazałem. Dalej mamy taką... no, klips po prostu do paska. Pasek, żeby na rękę sobie zaczepić. Kabel do ładowania w standardzie USB-C. O, w końcu True Night wprowadził USB-C. Bardzo mnie to cieszy. Wysysacz wilgoci. No i instrukcje użytkowania. Zajrzymy sobie do niej w celu zobaczenia specyfikacji. Uwaga, uwaga. Są po angielsku. Jak najbardziej są. Mamy tutaj diodę SST40. O kurczę, uderzyłem statyw, sorry. Dobra, to mniejsza o to. Mamy tutaj 6 trybów. Turbo, High, Medium, Low, Firefly i Strobe. Świeci na maksymalnie 184 metry. Co tutaj dalej? Jest odporna na 1,5 metrowy upadek. I jest odporna na wodę IPX8. To jest standard. I w nawiasie 2M. Czyli do 2 metrów możemy sobie z nią ewentualnie nurkować. Coś jeszcze ważnego? No, chyba raczej nie. Także na razie sobie tę instrukcję schowamy. O, źle to zwinąłem. Dobra, teraz dobrze to zwinąłem i przejdźmy do bohatera naszego odcinka. Ale jest malutka ta latareczka, bez kitu. Idealna do EDC. Tak jakby ktoś potrzebował latarki do EDC. Małej, poręcznej, dobrze świecącej. No, czy dobrze świecącej, to się zaraz przekonamy. Ale wygląda naprawdę ładnie. Także dobra, rozkręćmy ją, zobaczmy. O co chodzi tutaj z tym zdrapaniem jakichś tam rzeczy? No tutaj nic nie ma do zdrapania. Tu na akumulatorze też nic nie ma. Też tutaj nic nie ma. A tu jak widzicie również nie ma. I mamy tu elektronikę. Złapie się fokus, ja Wam to nawet przyzumuję. O, proszę bardzo, tutaj widać trochę elektroniki. Oj, za mocno odzoomowałem, never mind. Ale jak widzicie... Ej, patrzcie, tutaj jest magnes od tej strony. Bo akumulator się przykleja. Czyli za chwilę w testach będziecie wiedzieć wszystkie jej funkcje. Dobra, skręćmy ją, pyk. No i tutaj mamy włącznik, wyłącznik, zmianę trybów. Tu mamy port do ładowania. No i dobra, decydujący moment. Włączamy, jak widzimy świeci. Klikamy znowu, to się wyłącza. A jeśli chcemy się przełączać między trybami, przytrzymujemy po prostu guziczek. I wtedy nam przeskakuje między różnymi trybami. Chcemy turbo włączyć, to klikamy dwa razy szybko i mamy tryb turbo. Znowu dwa razy szybko. Oj. O, trzy razy, przepraszam. Trzy razy klikamy szybko i mamy tryb stroboskopu. Także dwuszybkim klikiem mamy turbo, trzyszybkim klikiem mamy stroboskop. A jednoklikiem mamy normalnie tryby świecenia. Ja sobie od razu ustawię... A, i jeszcze jedno. Jak przytrzymamy, nam się odpala Firefly, czyli ten najłagodniejszy tryb do czytania mapy. No, teraz wszystko omówiłem. No i zróbmy jej testy bojowe. Pierwszym testem tej latarki będzie pokazanie jej funkcji w sumie, a nie test. Bo tak jak widzieliście, akumulator się przyczepiał, jest tutaj magnes. Więc na przykład chcemy, żeby nam oświetlała jakąś przestrzeń, możemy ją sobie do jakiejkolwiek metalowej powierzchni przyczepić. O, proszę bardzo, pod kątem to by sobie może świecić. O, proszę bardzo, albo jeżeli potrzebujemy pionowo w dół, to zawieszamy sobie tak.
No generalnie bardzo fajny sprzęt. Na przykład chcemy sobie doświetlić tu kadr, bo nie mamy na przykład prądu. O, pyk. Przyczepiamy sobie latarę i ona może świecić. O, włączamy sobie. Ja wyłączę panel LED-owy w kamerze. No i świeci ona naprawdę mocno. Na razie robimy testy w domu, ale niedługo wyjdziemy na testy jeszcze bojowe na dwór. No i tak to świeci, moi drodzy, no. O, na całą tą... I to nie jest tryb turbo, moi drodzy. A na taką malutką latareczkę, no świeci mocarnie. Musicie to przyznać. A teraz włączymy tryb turbo. Wyłączam i raz, dwa. Ja pierdziu. Jakim sposobem takie małe ustrojstwo daje tyle światła? True Night, jak wyście to zrobili? Zajebioza, naprawdę bardzo świetny sprzęt. Bez kitu. Dobra, chodźmy na dwór z nią. Ale bez kitu, mega jest. No i możemy sobie tą latarkę przyczepiać gdzie chcemy. Tutaj, dzięki temu nam nie spadnie. O, spadnie tylko kawałek, ale jak widzicie, przyczepi się do powierzchni metalowej. Naprawdę kawał fajnego sprzętu. Pyk. Zajebioza. No i elo. Siemanko na dworzu, latareczka, jak widać. No i dobra, nie będziemy się czaić w te małe tryby, chociaż w sumie mogę wam pokazać, dobra. Najmniejszy tryb, no normalnie widać. No, kamera nie widzi, ale ja widzę. Także od razu zrobimy największy tryb, tak wygląda tryb turbo. Kamera tego za bardzo dobrze nie ogarnia, ale generalnie ja widzę wszystko bardzo ładnie. Chociaż może ja na podglądzie tego za dobrze nie widzę, ale latarka spokojnie radzi sobie bez problemu na jakieś 100 metrów. Może 50, nie będziemy przesadzać, ale generalnie bardzo dobrze świeci i wszystko widać. To nie jest tryb turbo. To jest tryb turbo. No, całe garaże, aż tam praktycznie do końca tej, tam jest ściana i wszystko widzę. Jak na dłoni. Nie wiem jak tam, jeśli chodzi o kamerę, bo nagrywam w 60 klatkach. Ale w każdym razie, no, o, tam mamy znak, który się odblaskuje. To wezmę najmniejszy tryb. O, i na najmniejszym trybie ja widzę, że na tamtych znakach bardzo, bardzo daleko odblaskuje się. Więc włączymy normalny tryb, ale ten najsłabszy z normalnych. O, widać? Zaraz na podglądzie zobaczę. No, ja na podglądzie nie widzę, ale znaki mrygają. Tak jak, o, teraz mam tutaj latarkę. O. I tak poruszyłem latarką góra-dół. No i zobaczcie. Tam na tamtych dalekich znakach, no teraz samochód jedzie, to nie będzie. Ale jak przejedzie, to powinno być widać. O. Podbłyskują się znaki, no. Jeszcze zwiększę tryb, żeby wam to pokazać lepiej. O, teraz to już nawet na podglądzie widzę, że te znaki się błyszczą. Ale musicie mi zaufać, na wszystkich trybach, nawet tym Firefly najmniejszym, odblaskiwały. Także jeśli chodzi o to, to testy przeprowadzone. Zwiększymy sobie tryb. Oj, teraz na najmniejszy wziąłem. Także to jest tryb maksymalny, w sensie no high, ale nie turbo. Czyli dobra, sprawdzamy sobie test bojowy, bo na 1,5 metra jest odporna. Ojej, ale w piasek ją wrzuciłem najgorszy. Będzie brudna. Czyli ostatni test bojowy, wiecie już jaki będzie. Dobra, kolejny rzut. Nic się nie dzieje. No. Zresztą dobra, rzucam nią na piasku. Bo tak nie chcę zbytnio jej porysować, bo jest bardzo ładna. Ale żeby nie było, że jest nierzetelny test, to jako, że nie zrzucę jej na beton, to podrzucam do góry. Leci! Spadła z dużo większej wysokości niż producent zaleca, znaczy gwarantuje, że może ta latarka spaść. Także rzucimy nią jeszcze raz. No na pewno z wyższej wysokości zrzuciłem niż producent zaleca. Znaczy gwarantuje, cała bajdurze. No. Także podrzucimy ją na fulla, na maksa do góry. Siu! Patrzcie, leci. Niu. O, jak zrobiła koziołków. Ale jak widzicie, nic jej nie jest. Kawał dobrej latareczki, mała, poręczna. Nic się nie ma, nie ma się do czego przyczepić, bo bez kitu kawał świetnego sprzętu. Idziemy do następnego testu, ostatniego. No, jak widzicie, latarka w kieszeni mi się wyczyściła, ale zrobimy jej ostateczny test. Włączamy. Nie ma problemu. Wszystko działa. No i latareczka jest czysta. Dzięki za oglądanie. Latarka jak najbardziej świetna. Aż się zdziwiłem, że taką moc można schować w takiej malutkiej latareczce.
Do następnego filmu. Trzymajcie się i strzałeczka.